Jeszcze będąc w Gołdapi, przypomniałem sobie, że tu niedaleko jest atrakcja związana z jakimś wiaduktem. Odszukałem w internecie, poczytałem i zapadła decyzja. Nie było to co prawda po drodze, ale skoro jestem niedaleko, postanowiłem tam pojechać. Dojeżdżając zobaczyłem wieżę widokową, obok zaparkowane auta. Pomyślałem, to pewnie tu. Z pewną trudnością z powodu nierównego wjazdu na parking zaparkowałem i poszedłem na wieżę. Rozglądając się zobaczyłem wiadukty w Stańczykach. Był do nich spory kawałek. Przejść się czy podjechać. Widziałem z wieży, że część ludzi idzie w stronę wiaduktów przez las. Początkowo też chciałem tamtędy iść. Było gorąco. Postanowiłem więc podjechać. To była, jak się okazało, dobra decyzja. A wiadukty? No cóż, żelbetonowa konstrukcja i tyle. Za to wrażenie robi ich monumentalny rozmiar. Parafrazując wypowiedź Siary z filmu Killer, mieli rozmach skurczybyki. Wiadukty są w prywatnych rękach, a do kasy z parkingu idzie się pod górę. Długo tam nie zabawiłem. Czekała mnie dalsza droga do Ełku. Zaparkowałem wzdłuż promenady nad jeziorem. Było trudno i ciasno, ale się udało. Rozpocząłem od zwiedzania Zamku Krzyżackiego, mieszczącego się w Ełku na wyspie Jeziora Ełckiego, na którą dostajemy się zresztą z obu stron jeziora mostami. Następnie mostem wróciłem na promenadę i przeszedłem się brzegiem jeziora. Było już późno, dlatego postanowiłem pojechać na plażę Sunowo. Tam podziwiałem piękny zachód słońca. W internecie znalazłem informację, że na placu Kopernika są wystawione planety oraz iż jest to ciekawy widok. Umiejscowiłem mniej więcej na mapie, gdzie to powinno być i pojechałem tam zaparkować niedaleko samochód. Poszedłem jednak w złą stronę. Dotarłszy do katedry pod wezwaniem świętego Wojciecha, zorientowałem się, że pobłądziłem. W drodze powrotnej zahaczyłem o plac Jana Pawła II w Ełku. Przechodząc koło parku Kopernika, którego nie zauważyłem, wróciłem do samochodu. Przeparkowałem samochód, stawiając go na parkingu przy parku Kopernika i znów się nie zorientowałem, że to tutaj. Obok było jezioro i widok na zamek z drugiej strony, z czego skorzystałem. Filmując mostek, i kaczki, a następnie mały park, moim oczom ukazały się kamienne kule. Tak odnalazłem park Kopernika, do 3 razy sztuka. Naprzeciw słońca, na ławce, siedzi Kopernik. Gwiazda naprzeciw gwiazdy. Zastanawiałem się, czy się nie nudzi tak długo tu siedząc. Zaproponowałem mu inne miejsce, pokazując mapę. Ale nic nie odpowiedział. Wyglądał, jakby kontemplował. Dałem mu spokój. Postanowiłem ruszyć do nowego miasta. I tak też zrobiłem. Co tym razem będę zwiedzał? Jeśli chcecie zobaczyć, zapraszam do następnej części z podróży.